Wszystkie organizacje pracodawców i firmy, które podpisały się pod apelem, mają nadzieję, że jakby głos przedsiębiorców zostanie usłyszany i limit 30-krotności składek na ubezpieczenie społeczne zostanie utrzymany. Należy dodać, że w tej koalicji uczestniczą jakby na rzecz utrzymania limitu 30-krotności uczestniczą również związki zawodowe. Zniesienie tego limitu to duże ryzyko. Przede wszystkim ryzyko odpływu najbardziej wartościowych pracowników. Pamiętajmy, że przy globalnym rynku pracy to, gdzie osoba wysoko kwalifikowana świadczy pracę, jest często wyłącznie jakby kwestią jej decyzji. Więc to jest pytanie, czy Polska chce przyciągać wysoko wykwalifikowanych specjalistów, czy nie. No naszym zdaniem my tych specjalistów potrzebujemy. Potrzebujemy po to, żeby polska gospodarka była coraz bardziej, polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa były coraz bardziej konkurencyjne i coraz bardziej innowacyjne. Natomiast no to jest taki skutek, powiedziałabym, krótkoterminowy. Jeżeli chodzi o skutki długoterminowe, należy pamiętać, że zniesienie limitu 30-krotności to w przyszłości zwiększone wydatki na emerytury dla osób najlepiej zarabiających, co oznacza również większe niż w tej chwili dysproporcje między wypłacanymi emeryturami z systemu ubezpieczeń społecznych.